Ten budynek w kształcie wiatraka znajduje się w Warszawie. Mieści się w nim siedziba głównego Urzędu Statystycznego, czyli w skrócie GUS. -u. Co ciekawe, jest to najstarsza polska instytucja, która nigdy nie zmieniła nazwy. A to już minęło trochę czasu, ponieważ GUS został założony w 1919 roku. Na początek mam do Ciebie pytanie. Jak sądzisz, ile bramek w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 zdobył Robert Lewandowski? Zdobył ich 16. Być może wiedziałeś to bez podpowiedzi, jeżeli jesteś prawdziwym fanem piłki nożnej. Jeżeli jednak nie, informacje mogłeś znaleźć na przykład w internecie. No dobrze, ale to pytanie i ta odpowiedź to tylko sucha informacja. Robert Lewandowski zdobył podczas eliminacji 16 bramek. Czasami bardzo ważne jest również analizowanie informacji. Czy 16 bramek podczas eliminacji to dużo czy mało? Musimy jakoś porównać dorobek strzelecki Lewandowskiego, na przykład z innymi piłkarzami. W tej tabeli jest czterech najlepszych strzelców eliminacji Mistrzostw Świata. Które miejsce zajął Robert Lewandowski? Jak widzisz, był pierwszy. Ze swoim dorobkiem 16 trafień. Zauważ, że rywalizacja była zacięta. Drugi Cristiano Ronaldo strzelił 15 bramek, czyli tylko o jedną mniej. Jak prezentują się na ich tle pozostali piłkarze? Trzecim najlepszym strzelcem był Romelu Lukaku z Belgii, który strzelił 11 goli. Na czwartym miejscu uplasował się Andres Silva z 9 trafieniami. Dzięki temu. Ta informacja, którą poznaliśmy na samym początku, nabiera większego kontekstu. Jak myślisz, czy można tą informację porównać w jakiś inny sposób? Skoro Robert Lewandowski był najlepszym strzelcem na całym turnieju, to ciekawie jak prezentował się na tle całej polskiej reprezentacji? Możemy porównać, ile bramek zdobyli polscy piłkarze. Zobacz, to koło. Obrazuje wszystkie bramki zdobyte przez Polaków na eliminacjach. Kolor niebieski odpowiada Lewandowskiemu. Ta liczba to 16. Zdobył 16 goli. Drugi był Kamil Grosicki, który strzelił 3 bramki. A kto strzelił pozostałe 9 bramek dla Polski? Nazwisk strzelców tych goli nie znamy. Są to wszyscy zawodnicy, którzy dla Polski strzelili tylko jednego gola. Lub nie więcej niż dwie bramki. Wiemy tylko, że byli to inni zawodnicy niż Kamil Grosicki i Robert Lewandowski. Z dostępnych danych możemy za to obliczyć, ile bramek w ogóle strzeliła reprezentacja Polski w eliminacjach. Należy zsumować te trzy liczby czyli bramki Lewandowskiego, bramki Grosickiego i bramki pozostałych piłkarzy czyli 16, dodać 3. Dodat 9. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie policzyć, ile bramek łącznie zdobyła reprezentacja Polski. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. 16 plus 3 to 19, a 19 plus 9 to 28. Łącznie Polska zdobyła 28 bramek na eliminacjach. Z czego aż 16 zdobył Robert Lewandowski. To więcej niż połowa. Zobacz, na samym początku wiedzieliśmy tylko, że Lewandowski zdobył 16 bramek. Gdy porównaliśmy jego dorobek z innymi zawodnikami z tego turnieju, to okazało się, że Lewandowski był najlepszym strzelcem eliminacji. Natomiast porównując jego wyniki z wynikami kolegów z drużyny, dowiedzieliśmy się, że był niekwestionowanym liderem reprezentacji Polski. Do tego właśnie służy statystyka. Jej rolą jest nie tylko zbieranie samych danych, ale również ich analizowanie i wyciąganie wniosków. Statystyka pozwala nam badać przeszłość, analizować to, co dzieje się obecnie i w pewnym stopniu przewidywać przyszłość. Skoro Lewandowski zdobył tak dużo bramek, to możemy przewidywać, że podczas samych Mistrzostw Świata również kilka razy trafi do siatki Rywala. Moglibyśmy również przeanalizować inne jego statystyki. Ile bramek strzelił w poprzednich latach, ile strzelił prawą nogą, a ile lewą nogą, ile strzelił główką, ile strzelił w jakim klubie. Jest tego mnóstwo. Możemy go porównać z innymi piłkarzami, grającymi zarówno teraz, jak i w przeszłości. Jeżeli nie jesteś fanem piłki nożnej, to statystyka również ci się uprzyda, choćby do przewidywania, kiedy zostaniesz wyrwany do odpowiedzi. Statystyka jest wszędzie. Dzięki statystyce będziesz mógł mieć takie potrzebne informacje jak, gdzie najtaniej kupić mieszkanie, gdzie jest największe zanieczyszczenie powietrza albo w którym mieście jest najwięcej miejsc w przedszkolach. Być może te informacje nie są Ci na razie potrzebne, ale w dorosłym życiu czasami korzystanie z nich jest niezbędne. Statystyka. Jest nauką zajmującą się zbieraniem i analizowaniem różnych informacji. Wiele informacji możemy analizować pod różnym kątem. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o tabelach i wykresach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacja.tv.